Witajcie, Anna Chły z tej strony, z kanału Okiem Matki. Chciałam teraz powiedzieć kilka słów o podróżowaniu z dzieckiem. Robiłam wcześniej filmy na ten temat, ale teraz chciałabym właściwie takie wrażenia na gorąco. Ale z pewnej perspektywy konkretniej. Słuchajcie, z perspektywy jednak podróżowania nie rodziną, co jest zdecydowanie dużo łatwiejsze, chociaż w ogóle podróżowanie z dziećmi jest dość trudne, jest pełne wyzwań. No ale moja perspektywa to jest perspektywa samotnej mamy, która podróżuje z dwojgiem dzieci. I słuchajcie, właściwie to jest tak. Ja uważam, że to wygląda tak. Albo podróżujesz z tymi dziećmi, w sensie ja podróżuję z tymi dziećmi. Taki miałam wybór, tak? Albo decyduję się na podróżowanie z dziećmi sama. I biorę na siebie wszystkie te trudności, które z tego wynikają, a jednocześnie nastawiam się na rozwiązywanie problemów, czyli na poszukiwanie metody tego, żeby to jak najlepiej nam wychodziło. A druga opcja, bo właściwie są tylko dwie, druga opcja to nie podróżujesz wcale. Nie podróżujesz, co to znaczy też podróżować. Słuchajcie, o czym ja mówię, bo wczoraj byłam w Poznaniu z dziećmi. Mieszkam w Piasecznie. To jest dosyć daleko, nie? Byliśmy na jeden dzień. I ja się na to zdecydowałam, ponieważ mam już ileś podróży za sobą z dziećmi i moje doświadczenie jest takie, że okej, owszem, to jest dość daleko, ale jeżeli ktoś nie ma tego przemyślanego nie wyciąga jakby doświadczeń z każdej takiej podróży z dzieckiem, to właściwie dla niego każda podróż, podejrzewam, że jest tak samo frustrująca. Czy to się jedzie o godzinę drogi, czy o pół godziny gdzieś tam. Czy wyprawa jest do miasta, do muzeum. To może być tak samo frustrujące, jeżeli pewne etapy jakby podróżowania nie są po prostu ogarnięte, tak bym powiedziała. No i teraz ja powiem krótko, bo nie chcę tutaj długo gadać, jaką ja mam metodę na podróżowanie z dziećmi. Myślę, że to jest takie dosyć logiczne. Ale ponieważ niewiele osób mówi o tym z takiej perspektywy, jak samotna osoba, czy w sensie pojedynczy rodzic, który podróżuje z dwojgiem dzieci. Pewnie gdybym miała troje, to też bym podróżowała. Ale na początku jeszcze powiem w ogóle, dlaczego ja się zdecydowałam na tę opcję jednak jeździć pomimo problemów, zamiast tej opcji zostać w domu. Tak, zostawać generalnie w domu, poczekać może, aż dzieci dorosną, na przykład będą nastolatkami, nie? Albo będą miały wszystkie po 8 lat i będzie można im dać każdemu telefon i będą się działy cicho, nie? Aczkolwiek to też wszystkich problemów nie usunie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wychodzę z takiego założenia, że ja, jakby to jest właściwie jedyny mój sposób, żeby w ogóle nie uwięzić się jakoś w domu, a ja bardzo lubię poruszać się, jak gdyby zwiedzać różne miejsca i tak dużo tego nie robimy, właściwie są kwestie finansowe. Lubię też kulturę dla siebie, tak? A nie zawsze mogę liczyć na to, że ktoś weźmie oboje, tak, dwoje moich dzieci. A czasami to po prostu nie ma sensu, żeby wziął na przykład tylko jedno, a drugie młodsze ze mną zostanie, bo w sumie te problemy są, znowu są, tak, po prostu. Okej, więc jakby to tak, natomiast inna rzecz, inny aspekt jest taki, że ja uważam, że to bardzo dobrze dzieciom robi i w ogóle całej rodzinie, jeżeli dużo podróżują i robią rzeczy razem, bo się wzajemnie siebie uczą, a dzieci uczą się bardzo dużo właśnie podczas podróżowania, podczas wyjść różnych, dłuższych czy krótszych i jednocześnie im więcej wychodzicie, tym bardziej się zgrywacie, znacie się lepiej i coraz lepiej Wam to wychodzi po prostu. Okej. No a poza tym to jest po prostu wczesna edukacja, bo ja mówię o takim wychodzeniu z dziećmi tak od kołyski, tak jak od początku, tak? Ja jak malutki był, no tam miał ileś miesięcy, to byłam go, woziłam, nie wiem, szliśmy do muzeum czy do galerii na fajną wystawę. Czy to było dla mnie, czy to było dla starszego syna, a mały był w chuście, okay? W chuście go nosiłam. Okej, okay. To teraz słuchajcie, jak to zrobić, żeby to działało i żeby to nie była taka totalna frustracja? No to przede wszystkim ja uważam, że pierwsze, plan.
gdzie chcemy iść, co chcemy zobaczyć i jak to ma czasowo wyglądać. To nie znaczy, że cały czas trzeba się jakby trzymać potem tego planu. Nie, ale jakąś wizję trzeba mieć. Ok? Można to wcześniej skonsultować, zwłaszcza jeżeli są starsze dzieci, burza mózgów i tak dalej, ale generalnie plan trzeba mieć. Można potem poimprowizować na podstawie planu. Druga rzecz, przygotowanie wcześniej. O czym ja mówię? Bo ten plan to jest coś takiego, że na przykład ja jechałam, byłam wczoraj w Poznaniu, tak? Czyli plan nasz to było to, żeby być na tej, to było takie forum edukacji domowej, więc to właściwie była konferencja, w sensie tam było sporo spotkań, wykładów. Uczestniczyli w tym rodzice, były tam dzieci, ale generalnie dla dzieci tam niewiele było na tych konferencjach, tak, na tych spotkaniach. Była sala dla dzieci, ale generalnie jakby to było spotkanie generalnie dla dorosłych, ok? Więc plan był taki, ja miałam po prostu plan, wiedziałam co będzie punkt po punkcie, to był plan, ale planem było też to, że ja stwierdziłam, że jeżeli wyjedziemy wcześniej, to będziemy mogli zwiedzić Poznań, chyba, że nas korek jakoś tam zatrzyma. No i korek nas nie zatrzymał i to się udało i wcześniej zwiedziliśmy Poznań i to też było w planie, ok? Dobra, przygotowanie wcześniej, słuchajcie, to oznacza różne rzeczy, ja to robię tak, jak jestem sama, że jednak przygotowuję większość rzeczy wieczorem, właściwie dosyć dokładnie. I to mam obcykane na podstawie tych małych wyjazdów, bo to właściwie się nie zmienia za bardzo. To zawsze przygotowuję tak, że no już jak kładę dzieci wcześniej spać, albo proszę starszego, żeby poszedł tam się zajął w swoim pokoju, potrzebuję być sama i wtedy przygotowuję różne rzeczy, na przykład przygotowuję kanapki wieczorem, ok? Albo jakieś tam pudełka, tak żeby każdy miał coś do jedzenia, takie pudełeczka śniadaniowe dla każdego. Proszę też dzieci, żeby wcześniej przygotowały swoje plecaki i logistykę mam taką, że to wszystko pakuję, jest jedna torba z jedzeniem, jedna torba z ubraniami, bo przygotowuję też na przykład ubrania na zmianę, jakieś kurtki, czy nawet buty czasami, druga torba tego typu, ale też nie za dużo, tak, to ma być minimalizm bywalny, zależnie od pory roku oczywiście też. Jedzenie, to takie coś dla dzieci, do jedzenia, tak, jakąś wodę. I to wszystko pakuję tak, żeby to było przygotowane tutaj, a właściwie już wieczorem, jeżeli nad ranem mam wyjechać, to ja to wszystko pakuję i stawiam w korytarzu na takiej skrzyni, żebym miała to wszystko w kupie, że tak powiem, w jednym miejscu. Na tej skrzyni, takiej dosyć dużej, leżą też złożone ubranka dzieci do założenia, znaczy właściwie starsze to się samogarnia, ale na przykład jego kurtka, jego buty też bliżej, żeby rano tego nie szukać, nie stresować się. Młodszy zdecydowanie ma całe ubranie do przygotowane, buty nawet swoje kładę i swoje ubranie też tam kładę, ok? Bo rano jesteśmy średnio przytomni, czasami też, zwłaszcza jakbyśmy się na przykład zaspali. Więc tak wygląda ta logistyka i nad ranem jak wstaję, to właściwie tak, ich nie budzę, robię sobie kawę, robię sobie jakąś jedną kanapkę, właściwie jeżeli wyjeżdżamy bardzo raniutko, w ogóle nie jemy śniadania, oni to śniadanie jedzą sobie w samochodzie, czasami jeszcze rano dosypiają, tylko ja jem sobie kanapkę i robię sobie kawę, trochę kawy piję, resztę kawy w termos i biorę kilka termosów, często jeden termos z zupą, jeden termos z kawą i trzeci termos z herbatą dla dzieci, albo wodę, zależnie jaka to jest pora, ale często i herbatę robię i bierzemy wodę w butelkach. Oddzielnie, dwoje dzieci, ok, żadnych jednych butelek, każdy ma swoją butelkę, każdy ma swoją śniadaniówkę, każdy ma swoją kanapkę i każdy ma swój plecak ze swoimi zabawkami. Ok? I to jest taka logistyka. Rano natomiast często jest tak, że ja po prostu młodszego syna, takiego 3-latka, jeżeli macie takie dziecko do 4 lat, to właściwie trzeba je wcześniej wychodzić, wyjeżdżać zawsze i śpiące najlepiej brać. Może gdzieś tam dalej się obudzi, ale ja po prostu małego ubieram w na śpiąco, albo kładę spać w rajstopach, czy jakoś tak, żeby łatwo mi się go potem ubierało. Potem kładę na wózek, przenoszę ten wózku razem z tymi torbami, używam do tego wózka po prostu dziecięcego, przewożę, mam samochód w garażu na dole, to też jest element logistyki, bo to takie miejsce wynajęłam, żeby na przykład też zimą nie wychodzić gdzieś tam na zewnątrz.
schodzę na dół i małego wkładam na śpiące i wszystkie te torby i starszych tam umiejscowię również. Generalnie wszystko krok po kroku właściwie mam obcykane, jak to ma wyglądać, ok? Wszystko jedno, czy to jest dłuższa podróż, czy krótsza. Niewiele tej improwizacji jest, ok? Ale trzeba sobie też pozwolić na improwizację i pozwolić na jakby nastawić się, że będą kwasy. Ok, byłam wczoraj w Poznaniu, generalnie wyjazd był dobry, było przyjemnie. Moje dzieci przyzwyczajone są bardzo do tego, że są ze mną, że na różnych konferencjach, w galeriach, nie wiem, może niekoniecznie na jakichś tam koncertach, ale jednak w takich miejscach dla dorosłych często tylko, gdzie wcale nie ma ich dużo innych dzieci, są spokojne. Młodszy usnął, starszy czytał książkę, książeczki zawsze ze sobą, zabawki, plecak, zabawek itd. I miał ze sobą telefon, tak? Właściwie teraz to, że nastawienia będą kwasy. No i teraz kwasem było to, że na przykład jego telefon padł dosyć wcześnie, nie wzięłam ładowarki, żeby ten telefon naładować, bo telefon to właściwie nie jest tak, żeby co, on raczej czyta książkę. Natomiast telefon dla starszego i taki komputer do zabawy, dla młodszego też, czyli tak jakby nastawić na zabawę indywidualną, to właściwie daje, albo umawiamy się, że oni biorą wtedy, kiedy ja muszę mieć ciszę w samochodzie, bo generalnie jakieś tam wygłupy, czy tam gadania, czy coś z tyłu mi nie przeszkadzają, jak jadę na przykład na trasie, czy po prostu znam miejsce. Natomiast jeżeli ja wjeżdżam do nieznanego miasta, muszę znaleźć, nie wiem, zjazd, albo jak wyjeżdżam, no to jest tak, że ja muszę kilkakrotnie się, tak się kilkakrotnie musiałam zatrzymać, żeby im zwrócić uwagę, żeby byli spokojni. Bo nie mogłam, byłam już zmęczona, czy jak wjeżdżaliśmy, to było rano, nie znam miasta, a potem jak wyjeżdżałam, to też to była niedziela jednak, ok? W każdym razie, no nauczył mnie ten wyjazd tego, że właśnie były kwasy, to oznacza, że jednak jeszcze jeden element, jakby spis na liście do wzięcia, czy na przykład taka ładowarka do telefonu, albo że powinnam była ten telefon mu naładować tą ładowarką moją w samochodzie, żeby on zajął się tym telefonem i nie podpuszczał małego i nie wygłupiał się, bo to robił wtedy, kiedy ja potrzebuję powiedzmy te 15 minut czy 10 na wyjeżdżanie, ciszy, ok? No, to taka nauczka, ale generalnie cały wyjazd przebiegał dobrze, no bo to było dobrze zaplanowane. Ale to jest tak, że jakby albo. Jeżeli chcesz jeździć, to musisz sobie ogarnąć całą tą logistykę i to musi przebiegać jakoś w jakiś taki sposób sensowny. Bo jest się jedną osobą, która ogarnia i dzieci, i jechanie, i powiedzmy jakiś siusiu i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba też przemyśleć jakby swoją postawę wobec dzieci. Typu, co zrobić, jeśli się zdenerwujesz, tak? Co zrobić, jeśli dziecko chce siku. Ale takie rzeczy to się ćwiczy i sobie jakby wyrabia ze sobą, w sensie swój spokój wewnętrzny, na krótkich wyjazdach. I to bardzo procentuje potem na dłuższy. No my planujemy kiedyś jeździć jednak dalej. W sensie myślę, że nie będę się porywać na jakieś wyjazdy autobusami i pociągami, bo to jednak bardzo jest utrudnione z małymi dziećmi, takimi mniejszymi, noszenie tytułek i tak dalej, więc jednak samochód, ale na dłuższe trasy to wiele rzeczy dzieci się muszą nauczyć i ja się muszę nauczyć, żeby jeździć dalej, w sensie na przykład za granicę. Taki mam plan, ambitny. To tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o wyjazdy. Uważam, że genialnie się jeździ z dziećmi, fajnie jest, na pewno fajnie też nie samemu i bez dzieci, znaczy zależy co, tak i jak, ale to jeżdżenie razem daje też ogromnie dużo radości i dzieci ogromnie dużo się uczą i nawet jeżeli jest ten moment powiedzmy stresu, czy nawet dwa, bo ja miałam dwa przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu, bo jakieś tam rzeczy nie ogarnęłam. No ale jakby, i że musiałam się zatrzymać ile razy, i że tam wrzasnęłam na nich i tak dalej. Ale to idzie w niepamięć, bo tym bardziej, że ja potrafię potem to przerobić, wyciągnąć jakieś wnioski, tak? A nie powiedzieć, o Boże, już nigdy więcej nie jeżdżę z nimi, albo poczekam jeszcze 10 lat. Nie. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o wyjazdy z dziećmi. Pozdrawiam, Joanna.